Dzień dobry. W związku z nadaniem czytelni naukowej numer 1 imienia Janiny Englert wspominamy tę legendarną bibliotekarkę w rozmowie z panią Marią Janik, wieloletnią przyjaciółką i pracownicą pani Janiny Englert. Jaką osobą na co dzień była pani Janina Englert? Ja ją bardzo lubiłam, bardzo blisko. Pracowałyśmy razem w jednym pomieszczeniu, bo ona na górze miała swój gabinet i tam administrację i tak dalej, a biblioteka była na dole. Więc ona była bardzo, pani Engler była bardzo pogodną, bezpośrednią, sympatyczną w rozmowie. Zdawało się, że nam, kto z nią rozmawiał, że znamy się bardzo dawno i łatwość dyskusji. Lubiła swój personel, bardzo interesowała się o niego, jak małe dzieci były, to bardzo, bardzo lubiła. Lubiła dzieci, pytała, jak rosną, czy zdrowe są i tak dalej. Także była bardzo, bardzo dostępna i bardzo łatwa w takim życiu towarzyskim, tak. Często zapraszała do siebie do domu na jakiś tam poczęstunek, obiad nawet i tak dalej. Lubiła bardzo też starszych ludzi. Starała się też z nimi mieć kontakt i jeżeli starała się dać pracę zawsze i młodzieży, i dla młodzieży, i dla starszych ludzi. Personel był dość duży, przeważnie kobiecy i młody, więc zdarzały się jakieś śmieszne sytuacje, które łączyły z czytelnikami, z młodzieżą, z literaturą. A w jakich latach i gdzie pracowały panie razem? To były lata 60., początek 60., bo ja przyjechałam w 57 roku do Warszawy. No i pracowałam chyba 6 lat, dopóki pani Engler pracowała, bo później musiała pójść, ona walczyła. Ją chcieli wcześniej na emeryturę koniecznie, żeby przeszła na emeryturę, ona nie chciała, ale tam pewne osoby, ja starałam się, żeby zatrzymać ją w tym miejscu, bo ona nie wyobrażała sobie pracować. No gdzie indziej to oczywiście nie, ale w tej dziedzinie, gdzie ona pracuje. Ona sobie nie wyobrażała, żeby przerwać. Bo ona mieszkała z bratem i z siostrą. Oni mieli takie swoje gospodarstwo, to znaczy rodzinę. I oni razem mieszkali i to było jej szczęście. Czy pani Janina Englert opowiadała pani o swoich wojennych przeżyciach? Ratowaniu księgozbioru czytelni, konspiracyjnym udostępnianiu książek? Była bardzo skąpa w opowiadaniach o wojennych, bardzo. Ale ludzie ją znali. Jakie książki najchętniej czytała pani Janina Englert? Czy miała swój ulubiony gatunek, ulubionego autora? Pani Englert bardzo lubiła literaturę polską, w której było dużo nowych obyczajów regionalnych związanych z powstaniami, wojną i konsekwencjami wojennymi i niewolą Polaków. Lubiła Kresy bardzo, bo pochodziła z Kresów. Bardzo literaturę angielską lubiła i ich kulturę. Tam jeździła, bo tam miała brata z rodziną, więc jeździła tam parę razy i tam bardzo, bardzo się zachwycała tą kulturą i spotkaniami z tą byłą inteligencją
ludzi starszych. Poza tym interesowały panią Englert nieznane formy w literaturze światowej, nowych zdolnych autorów światowych, jak na przykład Orwella czy innych, którzy się znajdowali, pisali coś zawsze, oczywiście. I w polskiej literaturze potem te nowe trendy, które przyszły do literatury polskiej. Proszę nam opowiedzieć o tej imponującej działalności zawodowej pani Janiny Englert. Bardzo się starała, że tam, gdzie jest i potrzeba oświaty, to ona się starała otworzyć w jakimś małym bardzo lokalu, oczywiście w porozumieniu z władzami tutaj miejskimi, bibliotekę. I to było, na razie były to na Wileńskiej ulicy, była biblioteka naukowa i taka biblioteka dla dorosłych. Przychodzili, potem ja tam zaczęłam nawet pracować na razie, bo niewykończony był budynek na Pradze 2. I tam starała się, żeby ludzie, ci, którzy mieszkają w pobliżu, mieli możliwość wypożyczenia książki polskiej. Także tak, ona lubiła i bardzo zwracała uwagę na to, gdzie mieszka, w jakiej dzielnicy i czy potrzebna jest ta oświata w danej. A tam jednak na niektórych w ulicach mieszkali ludzie, którzy potrzebowali tego na pewno. No i oczywiście kto ją znał i tak dalej, także opowiadał, jak ona walczyła z tą oświatą, żeby rozszerzać tą oświatę w dzielnicy, w sąsiedztwie i rozszerzać jeszcze dalej, bo nawet na obrzeżach Pragi. Także nawet na takich małych miejscowościach, bardzo małych miejscowościach, tak jak prawie we wsi. Potem zorganizowała bibliotekę obwoźną, rozłożenie książek po tych miejscowościach, poza miastem. Pani Englert czytała dużo i prasy i tak dalej. Także orientowała się tak samo, że pewne zmiany są i chciała to wprowadzać zaraz do bibliotek swoich. Ją interesowały wszelkie nowe trendy w tak samo w literaturze, jak i w zmianach pracy, w zmianach organizacji bibliotek i wiedziała o tym, bo ona jeździła do Anglii, więc w Londynie widziała, zwiedzała. Ja jeździłam do Nowego Jorku i ona mnie, ponieważ ona o tym wiedziała, to od razu zapytała, czy ja bym chciała prowadzić taką bibliotekę z wolnym dostępem. Ja mówię, jak najbardziej, bo poznałam, mam koleżanki, które prowadzą takie biblioteki w Nowym Jorku. I teraz odwiedzałam je i doskonale to mi się bardzo podoba i tak dalej, bo mówi, a pani Engle powiedziała, no to dobrze, to bardzo dobrze, bo niektóre panie bibliotekarki nawet nie chcą o tym słyszeć, bo się boją, a to też różne sposoby są i pilnowanie i żeby nie okradali. Także corocznie robiło się skontrum, czyli sprawdzanie tych księgozbioru i tak dalej. I wiadomo było, jak dalej robić, żeby jak najmniej, zawsze oczywiście, że trochę tych książek brakowało, szczególnie takich dla młodzieży, takiej
męskiej młodzieży, którym wydawano wtedy takie serie wychodziła dla chłopców z dziedziny, czy samochodowej, czy tam innej, czy jakiejś. Ona starała się unowocześniać i wprowadzać ten wolny dostęp już w innych bibliotekach tam, w innych dzielnicach. Tak, te, które chciały, to miały mniejszy księgozbiór, poza tym nie było wolnego dostępu do półek, nie było miejsca, żeby czytelnicy chodzili między półkami i tak dalej, no to oczywiście to inaczej, ale bardzo często jeździła prawie codziennie do bibliotek, codziennie chodziła, bo chciała wiedzieć, jak prasa następuje dalej. Także była bardzo troskliwa pod tym względem, tak, bardzo. Ją i wszystko interesowało, to co nowe, to co można wprowadzić, to co można się wstrzymać z tą zmianą i tak dalej. Co potrzebne i co niepotrzebne. Nasza biblioteka była duża i miała warunki, bo miała salę imprezową, duży lokal bardzo i tak dalej. Także tutaj pani Engler starała się organizować spotkania naukowców, profesorów na różne tematy naukowe, literatury, później już jak się zaczęły sprawy, zmiany i cybernetykę nawet. I wtedy zapraszała wszystkich bibliotekarzy z Warszawy, przeważnie kobiety to były, kobiety pracowały w bibliotekach, przychodziły z całej Warszawy do naszej sali imprezowej i tutaj się odbywały te spotkania. Więc bardzo, bardzo, bardzo dużo pracowała nad rozszerzeniem, nad rozwojem bibliotek w sensie takim naukowym, nowym, co się wydarzało w świecie. Bardzo, bardzo ją to interesowało i ona chciała, żeby wszystkie bibliotekarki też rozszerzały swój horyzont myślenia w tym kierunku. Także była bardzo, bardzo, to była jej praca taka, którą bardzo kochała. Także to jest bardzo ważne, bo ona rozszerzała, starała się, żeby nie tylko w jednej bibliotece tej, i ona wiedziała o tym, ale żeby wszystkie biblioteki, bibliotekarki miały poszerzony ten horyzont myślenia w rozszerzaniu tej nauki i różnych trendów, które były przyjmowane przez rząd, przez Polski, przez dzielnice w Warszawie i tak dalej. Także nie, no, miała dobre stosunki z dzielnicami, z dzielnicą swoją, warszawską też, praską dzielnicą, tak. Bardzo, bardzo muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo pracowała i to było jej takim najważniejszym w życiu wtedy. Z pisarzami organizowała również spotkania? No tak, bo przecież pisarze ci i profesorowie czy naukowcy przychodzili i wykładali po prostu, wykłady były, tak. Wykłady. Sala była na ponad 100 osób. Pani Engel wiedziała, że każda bibliotekarka, czy pracowniczka, czy pomoc bibliotekarska, ona musi wiedzieć, jakie książki są na półkach, bo książki były układane według Dewey'a. Książka była, każda książka musiała mieć klasyfikację. Jaka dziedzina, więc była klasyfikacja i tą klasyfikację trzeba było znać, na pamięć,
To jest zupełnie inna dziedzina, to jest praca z czytelnikiem i z książką. To nie jest, to tak myślą, a biblioteka, to co tam za praca, co tam za praca, to lekka praca. To nie jest lekka praca, to nie jest. I dużo trzeba mieć wiadomości o książce, o tej klasyfikacji i tak dalej. Jak pani Engler prowadziła dzielnicowe, tam było chyba 36 bibliotek, ma od małych do większych. Ona jeździła nie samochodem, ona jeździła autobusem do tych bibliotek, gdzieś tam na obrzeżach Pragi. Oczywiście dobrze by było, jak było to blisko. Ulica Wileńska, ulica Brzeska, jedna Brzeska, Ząbkowska tamta, to dobrze, ale w ogóle to biblioteka, to praca nie była taka bardzo lekka, nie, nie, nie.